Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Naślij mnie w nowym odcinku z Alicji. Mój wirtualny lęk wysokości. Dzisiaj sobie poskaczemy. Dlatego serdeczniutko was zapraszam. Nie wiem dlaczego, ale gra mi się zawsze odpala dopiero za drugim razem. W sensie jak ją najpierw uruchomię, to się nie wczytuje. I dopiero jak za drugim razem ją odpalę, to jest giciorek, że się wczytuje. Mój save. W każdym razie skończyliśmy w bardzo ciekawym miejscu, na takiej starej, zardzewiałej stacji, kurczę, tramwajowej. Więc jestem ciekawa, do jakiego etapu dzisiaj dojdziemy i jak będzie wyglądała dzisiejsza mapa. O ile teraz się wczyta. Czy znowu będę się bać? O, jest git. Disaster is either his doing or his epitaph. O, widzicie? Kurczę. Moment. O, dobra. Teraz jest git. Z tego co wiem, to mi się safe czytał w takim miejscu, gdzie jeszcze nie zebrałam tutaj... Uj. Tych tutaj rzeczy. O, z góry. I tu jeszcze mam... Kurczę. Ach. No, nie grałam chyba z ponad miesiąc. Grę. O kurczę, tam był jeszcze ząb, nie wzięłam. Tak być nie może, ja się tam wracam. O, tu jeszcze były do rozbicia. Ej, wiecie co? Muszę sobie zmniejszyć jednak tą czułość. Myszy. Klawiatura. Halo. Klawiszologia. Kamera. Kamera! Czułość myszy. Tutaj mamy. Dobrze. Otwierdź. Wstecz. Tyle to zajęło, zanim zauważyłam. Teraz jest, no teraz jest chyba ciut lepiej. Tutaj jeszcze były te skorupki do rozwalenia. Taki jest słaby ten magnes, kurde, na te zęby. Tam są jeszcze. W ogóle ziemia się trzęsie. Ciekawe czemu. Spotkamy tutaj jakiegoś, nie wiem, połowego dużego wroga, czy o co chodzi? Może będzie jakiś taki duży boss? Zobaczmy, co jest tutaj za wyrwą. Uuu, jaka ładna poświata. Kurczę. Okej, to możemy iść dalej. Tylko teraz pytanko, w którą stronę? Chyba tak w kierunku, jak nam się ziemia czenesie. Okej. Gdzieś tu. I mamy grzybole. Ciekawe, po co nam? Czekajcie. Tak, z tej strony podejdę, bo pewnie musimy doskoczyć. No właśnie, kurczę, nie wiem. Nie! Ach, nie nacisnęłam! Jestem dzbanem strasznym. Ojoj, nawet w grzyb... Nie działało mi szybowanie. Jestem rozczarowana. To znaczy, nie wiem, czy mi spacja tak nie działa dobrze, za dobrze. O, działało! Uff, doskoczyłam. Zawsze muszę pamiętać, że jakby co, to jeszcze mam shifta, że mogę, wiecie, się daszknąć w odpowiednim kierunku. Jaki ty masz spoko make-up, dziewczynko? Czy tam było coś do rozwalenia? To jest do rozwalenia? O. Ciekawe. Nie wiem, czy już wcześniej takie były? Idziemy cały czas tymi torami. Skacze. Okej, rozwalony. W ogóle muszę wam powiedzieć, że od trzech dni, nie, ponad trzech dni, tak mnie głowa nadupia. I to wszystko jest przez ósemki. Jakieś 3 lata temu robiłam rentgen sobie zębów. I wtedy tam pani doktor mi powiedziała, w sensie, no, dentystka, że one są w taki sposób zablokowane przez siódemki, że one prawdopodobnie nigdy nie wyjdą. 2 miesiące później jedna już była w połowie wyrżnięta i ona już w ten sposób zostaje. Jedna jest cały czas jakby w ogóle się nie pokazała, ale ta jedna do połowy wyszła, a połowa jest zablokowana faktycznie pod siódemką. No i tak mnie, słuchajcie, nadupia, że czuję taki opór, wiecie, w zawiasach na szczęce. I mnie tak ciśnie taki ból,
że nie pomagają mi leki przeciwbólowe, ale ten ból promieniuje aż na skronie, no nie? I oczodoły mnie bolą, wszystko mnie, słuchajcie, tak na dupia. No i będę musiała, kurczę, iść i to ogarnąć. O nie, zapomniałam jak się gra. Bo, kurczeczki, czekajcie, bo ja chciałam zobaczyć, którym... Widzicie, pod kapslokiem był chyba? Czy pod tabem? Pod kapslokiem był. A w ogóle można chyba też unikać zmniejszając się, no nie? O kurczę, przewrócił mnie! Ej, nie wiedziałam, że tak można. Pyk. Szybcy są. A, bo oni takie długie doskoki mają, dlatego jest tak ciężej. W ogóle gobliny? Alicja może robić uniki przed atakami przeciwnika. Przed atakami przeciwnika, no wiadomka. Wiadomka, no przecież kurczę, jakbym nie unikała, to lewy shift, no... To czego wy mnie uczycie w takim momencie gry? Jak ja już jestem, kurczę, na jakiejś arenie? Jak my już mieliśmy walkę nawet z bossem pierwszy? A wiecie co, stanę sobie tu i go nadupnę z pieprzniczki. Nadupnę, nadupka. Piękne słowo. Wiele zastosowań. Co jest w tym dzbanie? Chyba nic. Coś jeszcze tutaj do mnie przyjdzie? Chyba nie, więc możemy wejść wyżej. Zobaczcie, są filiżanki i czajniczki. Bo to jest jakby motyw normalny Alicji. O kurczę! A, przed takim atakiem jakby mogę uniki robić, no nie? Że jak widzę, że on będzie mnie machał tym łyżkiem czy widelcem, to żeby od razu dodżnąć. Ma to sens, jest to logiczne, ale ja chyba nie mam takiej wprawy. Au! No nie! Myślałam, że jestem na dożu, a on mnie jeszcze On jeszcze przewrócił! Wezmę się tu. Tutaj mam auto-aima normalnie na tym, więc... broni się, słuchajcie, tarczem. Ej, myślałam, że w skoku też jakby... A, ja jestem cały czas w trybie, kurczę. Halo, czy ja mogę wyjść z tego auto-aima? Dziękuję. Nie wiedziałam, że muszę odkliknąć. No, trochę żyćka potraciłam, ale kurczę, strasznie długo nie grałam, wiecie, i tak trochę ni w dupę, ni w oko. Kurczę, tam mechanika, nie? Bo jest dość taka inna niż w Wiedźminach, w którego gram normalnie cały czas. Patrzcie, połknął mnie! Aj, on mnie leczy! Boże, ona jest pijana kwiatkiem! On mnie do końca wyhiluje? Wow, OP ten kwiatek. Jak mnie, kurczę, naślinił, nie? Wyhilował mnie swoimi enzymami. A tu jest ich sporo, czyli to nie jest jakieś dziwne, że straciłam sporo HP na walce z tymi gremlinami. Okej, zobaczmy, co tutaj jest. To jest kościotrup takiego gremlina. Gremlina albo goblina, no kurczę. Ciekawe. Wow. I zobaczcie, jakie to jest ciekawe designowo. W ogóle te... Bo ta Alicja jest z 2011 roku. I chłop, który to designowo chciał zrobić nową część i w końcu się poddał, bo jakby Electronic Arts chyba nie chcieli mu dać finansowania z tego, co ja tam kojarzę. Także... Przypał straszny, bo wyobraźcie sobie jakby, jeśli chłop ma taką wyobraźnię, żeby zdesignować taką grę i że w 2011 mógł zrobić to, żeby było takie, no, robi wrażenie, to pewnie teraz na najnowszych, kurczę, silniku, to byłby totalny koksik, nie? Nie wiesz, gdzie pójść, zmniejsz się tam, gdzie rosną fiołki. Okej, zmniejsz się tam, gdzie rosną fiołki?
Mikroperspektywa ukaże ukryte ścieżki i wskazówki. Okej. Okay. Lewy kontrol. No przecież... Patrzcie, są niewidzialne dróżki. Okej. Okay. Czy te dzbanki są do potrzaskania? Kurczę, tak. Ciekawe, czy jakieś pominęłam. Pewnie. Pewnie tak. Opa! Ty. Ty szlamie niedobry. Tutaj był... Właśnie, dziurek na klucz. Dziurek. Wow! Co my tu mamy? Buteleczka. Dalej nie wiem, co robią butelki. Co robią butelki? Napiszcie mi, bo wiem, że niektórzy grali. Napiszcie mi, co robią butelki. Chyba, że się dowiem przed końcem tego odcinka, to nie musicie. Albo zostawcie, bo to wtedy jest i tak fajnie mieć komentarz, nie? Dobrze, tak? Oj, nie chciałam wejść, kwiatka. A, kurczę, to i tak się opłaca wejść, bo on daje zęby. Dobra, to ja pozbieram kwiatka. Naślij mnie. Dobra, cienki. Tego? Dobrze. W takim razie musimy iść tą ścieżką. Czy tylko jak jestem mała, to ona istnieje, czy jak się odwiększę? To ona dalej jest, tylko po prostu ja jej nie widzę, czy... A, nie mogę tam. Okej. Pip. Wspomnienie. It could have happened that way, Alice. You remember poor Mr. Crook died, didn't he? Dr. Wilson rejects spontaneous combustion, but I trust Mr. Dickens. Ogólnie tak, ludzie myślą, że ona podpaliła chałupę, nie? Strasznie niemiło, że tak powiem. Chodźcie, tutaj dźgnę moim nożem. O! Kurde, co jest? O, mamy tego Ryka. Do pieprzu. Do napieprzu. Do popieprzenia Ryjka mamy. Tu mamy jeszcze dzbana. Jednego i drugiego. A w ogóle to jest taka spoko gra. W sensie nawet jakbym miała sobie sama pograć, że bez was, to... Taka chillerka, nie? Binda? Ale ja tam miałam ryjkowe przejście. Ja chyba najpierw pójdę tam, jeśli mogę. Czy automatycznie mnie wsadzi do... Do dzbana. Automatycznie mnie wsadziło. O kurczę. Terytorium kapelusznika. The Hatter's domain, almost as I remember it. Appearances, as you know better than most, can be deceiving, Alice. Much has changed since your last visit. Dr. Bumby says change is constructive, that different is good. Different denotes neither bad nor good, but it certainly means not the same. Find the Hatter, Alice. He knows more about different than you. But does he know more about the difference between bad and good? Making friends, Alice. You're as randomly lethal and entirely confused as you ever were. I've managed without you so far, Cat. Return to whatever hovel's home to you. I'll call if I need you. Predictably rash. It's not a question of if, Alice, it's when. Now hold on, and as they say, shut up. So typical. Czy te muchy nas... Czyli my już tak jakby nie będziemy mogli się wrócić po tą ścieżkę, którą... Wow, mamy nową kieckę! I've made more graceful entrances. I suppose I must be grateful nothing's broken. Niektóre dmuchawy trzeba otworzyć, przekręcając zawór. Mhm. Kiedy Alicję unosi strumień pary, wciąż może się ona obracać. Naciśnij spację, aby wyskoczyć z dmuchawy lub po prostu się od niej odsuń.
Okej. Wow! Ale makieckie. Śmieszna, fajna. Znaczy kołnierzyk to mi się podoba. Dobra. Musimy wskoczyć w... Uy! A kurczę, cały czas się na niej unosimy. Ale fajnie. Okej, tutaj mamy Dynksa do odczytania. Lizzie, remember when a burst of steam blew your dress up around your neck? Just outside Harrods it was. Fortunate your undergarments had been laundered. Wow. Teraz lepiej widać. Ale maraj stopy w paski. Co to jest? To jest jakiś ten zawór, żeby odkręcić parę, tak? Gdzie mi się teraz paruje para? O nie, gremliny! Tam jest. I tu. Dobra, mogę ich zestrzelić. No! Proszę. Zesnajpieni. Co my tu jeszcze mamy? Czy to jest dom kapelusznika? Nie, w sumie nie jest to jakieś największe. Okej. Okay. Trochę się cykam takich skakania. Ale i włosy powiewają. No spoczko. Ui! Dobra, jest git. Stresują mnie takie momenty. Okej, czy ja zesnajpuję stąd tego gościa? No! Jeszcze się trochę przegrzewa. Trzeba o tym pamiętać. Kurczaczki, po co mam się tam pchać? Jak mogę ich najpierw zestrzelić, nie? Logiczne. Tutaj jeszcze widzimy łebek tego. Ale jaki to ma zasięg? Potężny. Ale skacze menda jedna! Dobra, to tego jednego może zostawię. I tak już pewnie mam niższe HP, więc spoczko. Okej, okay. Teraz. Jezu, ona z tym nożem. Uj, o Jezus. O, dobra. W ogóle ja muszę się ze wszystkimi tutaj bić, czy jakby to jest spoko, jeśli na przykład kogoś tam pominę. O nie, on jeszcze żyje. Myślałam, że po kombo moim umrze. Okej. Tam mamy kolejny do odkręcenia. Czy to będzie... do strzelania robak. Czy to nie jest taki do strzelania robak? Chyba nie. W ogóle to są latające żarówki. Okej. Pójdźmy sobie w tę stronę. Tutaj mamy kwiatka. O kurczę. Nie shiftem, tylko kontrolem. Okej. Nie mamy z czego się wyleczyć, więc tylko zęby sobie. Tutaj chyba się nam odkryje przejście, jak się zmniejszy. O tak, tak. Przetuptajmy. O, jest fioleczka. O Jezus. Jest odwrócone sterowanko. Ojoj. Jezus. Nie umiem się poruszać w ten sposób. O Jezus. Dobra, dobra, nie. No jest git, jest git, jest git. Dobra, wyszłam stamtąd. Prawda? O nie, tu są martwe ptaki! Jak tak można? Cóż co za barbarzyństwo. A tutaj mamy coś jeszcze? Nie. Dobra. To pewnie tutaj musimy coś przekręcić.
Okej. Możemy przejść na drugą stronę, tylko... Kurczę, tam jest ścieżka, tu jest ścieżka, ja w takich momentach nie wiem, gdzie mam... Gdzie powinnam iść. Te ptaki się grillują? Co wy mieliście? O Jezus, tu jest ten kmiotek paskudny. Odcięłam mu główkę? Nie zauważyłam gnoja. To kurczę za chory psychol tworzył tą grę. Podoba mi się. Okay. Tutaj mamy do odkręcenia za... Oż ty! Nie chcę sama spaść. Więc tak ostrożnie kurczaczki pobiję. Tutaj chyba te są do rozwalenia. Sí. Claro. Bueno. Dobra. Rozkręcimy tego kółka. Gdzie nam się otworzyło? Tutaj. Dobra. O kurczę! O Jezus, nie widziałam, że tu nie ma podłogi. Było blisko do katastrofy. Dobra. Tutaj. To on się przesuwa, gnój jeden? Nie widziałam. Już dostałam mikrozawału, nie? O, zbiłam mu kask. Błagam, nie spadnij, nie spadnij. Mój wirtualny lęk wysokości. Boję się skakać, boję się takich rzeczy. Masakra. W ogóle oglądałam, bo jak grałam w tego Dying Light'a na testa, no nie, to ja mówiłam, że ja się cykam takich horrorów, bo ja tam nie wiedziałam, czy mi jakiś zombie kurde z szafy nie wyjdzie. Ale słuchajcie, obejrzałam sobie troszeczkę i na YouTubku i nie widzę. Nie widzę chłopa na tym autoaimie. Dobra, wyjdę sobie z tego moda i sama sobie go chyba wyceluję jakoś. A nie, nie mogę tak nisko, nie mogę... Ależ beznadziejnie. No i oglądam i tam nie ma, słuchajcie, takich scen. Co więcej, widziałam, że można fajnie kopać te zombie. I się tak trochę nawet zastanawiam, czy sobie w to nie pograć. Aczkolwiek raczej nie w taki sposób, że to byłaby jakaś super regularna seria i wiecie, i że non-stop odcinki, tak jak z Wiedźmina czy coś. Ale może co jakiś czas miałabym sobie ochotę pyknąć, więc po prostu bym wrzuciła jakiś taki casualowy odcinek i ta gra by się jakoś tak toczyła. Chociaż nie wiem, w sensie, wiecie co, no mimo wszystko jest sporo gier takich fajniejszych, ale troszkę mnie to nawet zaciekawiło. Być może sobie pyknę jeszcze parę razy w tą grę, nie? Także nie musicie się dziwić, jeśli się pojawi jakiś randomowy odcinek jeszcze. Aczkolwiek raczej nie to, że będę przechodzić tą grę jakoś tam, wiecie, tym bardziej na jakieś 100% czy jakoś super dokładnie, tylko raczej tak bardziej casualowo, żeby sobie ponadupcać zombie, jak będę miała taką ochotę. O kurczę, tu jest gnój z łyżką, z widelcem. Ej, myślałam, że zdążę dotknąć, tak szczerze mówiąc. Ej, no weźcie się. Weźcie się. No przecież ja tak nie chcę. A! Dobra. Nie z krawędzi, nie z krawędzi, nie chcę spaść z krawędzi. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Oszesz ty w pizdu. No nie, ja się tak nie zgadzam. Kurczaczki. A jakby tak może... O kulerka. No nie, tym zacięłam się u nich. A, nie mogę wyjść z trybu jeszcze w dodatku auto-aimowego, spoko. No tak. No tak sądziłam, że to się skończy, ale już nie miałam za bardzo możliwości manewru. Tak chcę kontynuować. Co wy myślicie, że ja gram do pierwszej wyjebki i elo? I robię stąd spadówę? Dobra.
Ależ ten chłop się toczy, kurde, jak głupi. Zapominam czasami, którym się daszuję i wciskam kontrol. Tak niefortunnie! I jeszcze z tego auto-aima tak nie wychodzę za szybko, wiecie? Dobrze jest chyba im tak w miarę zdjąć ten hełm ze strzelania, a później dobić... No! Kurczę, chyba zmisklikowałam. No, chyba ewidentnie zmisklikowałam, bo nie tak chciałam to ogarnąć. Jezus, jak on mnie skontratakował! Ej, te gremliny to nie takie w kij dmuchał, są całkiem mocne. W ogóle nie zdążam go dodżnąć z shifta, jak on mi się zamachuje, mimo że tak jakby mi to podpowiadali. Okej, tego chyba teraz dam radę. O, dałam radę dodżnąć. Po prostu jestem unskilledem. Dobra, jednego zabiłam. Powiem wam, nie dodżować takich ataków, które są widoczne, kiedy mam nielimitowane dasze i uniki, to jest trochę wstyd, ale cóż. Jest, od plecków udało się go zajść. Teraz już nie ma tego dupnego hełmu. Yeah. Ależ to było ciężkie. Ciężkie jak dla mnie. Tutaj jeszcze mam skrzyneczki. Ale powiem wam, że w związku z tym, że będę musiała się ogarnąć do dentysty, to trochę się cykam, bo cykam się takiej ewentualności, że mi powiedzą, że muszę wyrwać te ósemki. To jest coś, czego bym bardzo nie chciała, ale coś podejrzewam, że się nie obejdzie, bo nawet jak teraz mówię, to mnie nadupiają zawiasy, kurde, w szczęce, nie? Wiecie, o co biegam. Dobra, może zanim się zbiją w kupę, to ich spróbuję posiekać. Jak się już kiwał z tą tarczą, widziałam. Wiecie? O kurczę! Aaa, mam cię! Ale powiem wam, że jak się już tak trochę wczuję w tą walkę, to jest ona naprawdę przyjemniutka, nie? Kurczę. Jakby te jej uniki i ten nóż, zajebiście to działa. Jak mnie walną, to jestem trochę zestunowana, więc wtedy już jest ciężej, wiadomka. Ale... A, można go bić, słuchajcie, jak on się wczepi... Po zdodżowanym ataku, jak się wczepi widelcem czy tam łyżkiem w podłogę, to można go nadupcać, bo on jest zestunowany lekko. Jeszcze za późno to zauważyłam, żeby to smord wykorzystać. Tutaj, to wygląda, jakby się tutaj dało coś nacisnąć, ale jednak nie dam. Ej, ale w ogóle strasznie fajne to jest, że ona ma inny strój od w zależności od planszy, na której jesteśmy. Fajny detal taki. Tu jest coś jeszcze jakiś? Co ja słyszę? Chrumczenie słyszę! Gdzie mi chrumczysz? Gdzie? Z tej strony. Gdzie mi chrumczysz? Halo? No. Gdzie on chrumczy? Słyszę. Czekajcie. No nie daruję, jak nie znajdę, nie? Ale ślepa jestem chyba. Gdzie mi chrumczy, no?
Halo! Ja to słyszę, jakbym była bardzo blisko, jak tak podchodzę. Oj! Nie, tym. Gdzie mi chrumczysz? No halo! Halo! Ja ślepa! Ja nie widzę! Teraz jestem dalej. No nie widzę, no jak Boga kocham, nie widzę, gdzie mi to chrumczy. Co jest? Aż mnie, słuchajcie, korci, żeby skończyć odcinek i powiedzieć: Eda, powiedzcie mi, gdzie to chrumczy, no. No jak Boga kocham, przecież słyszę, no. Co jest? Może tu w dole? No, ja tak słyszę, wiecie, w słuchawkach mniej więcej gdzie. A już myślałam, że mi coś tutaj zniknie, wiecie, jak się zmniejszę. Kurde, ale mi powieka drga. Nie wiem, słuchajcie, no nie zdzierżę. Napiszcie mi, gdzie to lata, bo ja nie widzę, no ślepa jestem. A jak wy też nie widzicie, to słuchajcie, nie wiem, no macie zagadkę, kurczaczki, no. Gdzie to jest? No bo jak stąd zejdę, to już potem tutaj przecież się nie wrócę. Na bank to jest gdzieś tu, tylko ja jestem ślepa. Gdzieś tutaj, kurczę, podskoczyć wyżej, gdzieś tutaj jest jakaś dziurka do wejścia. Może w któryś ten dzban da się wejść? Nie. Ten? Też nie. Gdzie ta świnia? Może to ona? Może to ona cały czas chrumczy? Nie wiem, napiszcie mi, bo mnie naprawdę, no, powali mnie zaraz. Napiszcie mi, gdzie to jest, bo ja jestem ślepa i widzimy się za tydzień w kolejnej Alicji, także zostawcie miły komentarz, lajka i subika i widzimy się już za tydzień. Pa!